Polska-Brazylia, Polska-Bułgaria wygląda, że nieskończona, niekończąca się opowieść, bo te spotkania znamy na pamięć i w ostatnich latach tak to jest, że te spotkania często decydują o medale. No, najczęściej tak w historii ostatnio naszej było, że z tymi zespołami graliśmy o te najwyższe cele, teraz gramy o to, żeby wyjść w ogóle z grupy i no cóż, no jest ciężko, no ale musimy grać. Jest ciężko, ale trener Castellani, wy sami przekonujecie, że jesteście pewni awansu, że ten awans będzie. Czujecie się tak mocni? Czujecie się tak dobrze? No ja nie wiem, czy tam wszyscy przekonywali, ja na pewno nie będę przekonywał, że jesteśmy pewni awansu, bo to jest tylko sport i z takimi rywalami, jakimi przyjdzie nam grać, będzie bardzo ciężko. Nie jesteśmy pewni, ale określiłbym, że bardzo wierzymy, bo po tych meczach widzimy, że nasza dyspozycja rośnie i mam nadzieję, że będzie rosła dalej i w kolejnej grupie, w której przyjdzie nam grać, będziemy już na maksymalnych obrotach. To jest też mecz twoich starych znajomych, Wisotto, Kaziński, nie wiem, Sokołow. Masz coś przygotowane, jakiś żart, który gdzieś tam rozluźni atmosferę? Może przed, może po meczu? No nie, jeszcze nie mam nic. Najlepiej było, by im coś powiedzieć w czasie meczu, może bym wpłynął na jakoś na ich grę. Ale tak poważnie, no to oczywiście widzieliśmy się, rozmawialiśmy. Mają zdanie w sumie podobne do nas, jeżeli chodzi o ten cały system i o to, że teraz wszyscy razem się spotkamy, bo wszyscy uważamy, że jesteśmy na tyle silnymi zespołami, że powinniśmy spotkać się najwcześniej w jakimś meczu o ćwierćfinał. Przyszło nam grać teraz i każdy jest bojowo nastawiony. My wierzymy, że wygramy, no ale trzeba pamiętać, że oni też wierzą. Michał, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz, w Gdańsku, Sopocie po meczu z Brazylią, tym wygranym, powiedziałeś takie zdanie: nie chcę się spotkać z Brazylijczykami w finale, bo spotkamy się z nimi wcześniej i ich wyeliminujemy. Rozumiem, że podtrzymujesz te słowa. No, nie wiem, już jak widać, w jednej rzeczy udało mi się być jakimś tam jasnowidzem czy prorokiem. Miejmy nadzieję, że to wszystko dalej będzie się spełniać i to, co powiedziałem, zostanie spełnione. Dzięki, trzymam za słowo.